Słowa Ewangelii według świętego Marka. Uczniowie zapomnieli zabrać chleby i tylko jeden chleb mieli z sobą w łodzi. Wtedy Jezus im przykazał: uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. A oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chlebów. Jezus zauważył to i rzekł do nich: czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chlebów? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiałe są wasze umysły? Mając oczy nie widzicie, mając uszy nie słyszycie. Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, kiedy połamałem 5 chlebów dla 5000? Odpowiedzieli mu: 12. A kiedy połamałem 7 chlebów dla 4000, ile zebraliście koszów pełnych ułomków? Odpowiedzieli: 7. I rzekł im: jeszcze nie rozumiecie? Dzisiejsza Ewangelia kończy się pytaniem Jezusa zaadresowanym do apostołów: jeszcze nie rozumiecie? A czy my rozumiemy słowa, które kieruje do nas Jezus? Czego dziś Chrystus chce nas nauczyć? Jaką prawdę o Bogu chce nam przekazać? Kilka dni temu medytowaliśmy nad fragmentem relacjonującym drugie już rozmnożenie chleba. Poprzez ten znak Bóg chce przekonać nas, że to On sam jest w stanie zatroszczyć się o nas, że On ma w swoich dłoniach nasze losy i dlatego możemy czuć się bezpieczni. Czy nie szukam różnych form zabezpieczeń poza Bogiem, lekceważąc fakt, że On jest moim Ojcem i to do Niego powinienem się w pierwszej kolejności ze wszystkim zwracać? Jeśli nie ufam Bogu, to szukam chleba bezpieczeństwa i dobrobytu gdzie indziej, a nigdzie indziej go nie znajdę, bo piekarz, żywiciel wszechświata jest tylko jeden, jest nim Bóg. Co jest kwasem faryzeuszów i kwasem Heroda, o którym mówi do nas dzisiaj Jezus? Jest nim zło, którego tamci się dopuszczają. Jezus przestrzega nas przed niewłaściwą interpretacją Słowa Bożego, przed traktowaniem chrześcijaństwa wyłącznie jako zbioru zasad etycznych, czyli jednym słowem, przed wypaczaniem Bożego objawienia, tak jak to czynili zarówno faryzeusze, jak i zwolennicy Heroda. Prawem Bożym próbowali wytłumaczyć i usprawiedliwić swoje złe postępowanie. Z takiego kwasu nigdy nie będzie dobrego chleba. Trzymajmy się zawsze mocno Chrystusa i Jego Ewangelii, odczytywanej zawsze uczciwie, zgodnie z intencją autora, abyśmy nigdy nie pobłądzili na manowce herezji.